XC Kudowa to prawdziwa gratka dla fanów MTB. Zawody tego typu umożliwiają udział nie tylko zawodników, ale i widzów. Kolejna edycja tego sportowego wydarzenia odbyła się w Kudowie Zdroju. Głównymi startującymi były całe rodziny, od najmłodszych kategorii do najstarszych. Frekwencja w tym roku dopisała. Był to dzień nie tylko sportowej rywalizacji, ale także okazja do odkrywania piękna zabytkowego parku zdrojowego. Trasy są zróżnicowane pod względem trudności. Najmniejsze szkraby jadą 450 metrów po parku. Przez kolejne stopnie trudności, przez dolną część góry parkowej dla młodzieży, po górną część góry parkowej dla starszych. Trasa w 100% naturalna, czyli mamy korzenie, kamienie dla tych najstarszych, dla młodszych. Staramy się tworzyć szykany, utrudnienia tak, żeby nikogo nie przerosły. Za łatwo zwyczajnie nie było, ale opłaca cało się mieć siódme miejsce. Więc tak, a to, że będę jechał tą niebieską trasą, to mnie naprawdę zaskoczyło. Zawody z pewnością nie odbyłyby się, gdyby nie nasi coroczni partnerzy. Przede wszystkim Kudowskie Centrum Kultury i Sportu, łącznie z panem dyrektorem Rafałem Gresztą. To są nasi, powiedzmy, najlepsi partnerzy. Miasto ma tutaj bardzo duży udział. Bez niego by się naprawdę ta impreza nie odbyła i też bardzo nam pomagają, wspierają, jak co roku.